Cześć kochani, cześć. będziemy dzisiaj Wam relacjonować nasz wyjazd po wodę, bo stwierdziliśmy, że czemu nie, w sumie takiego jedziemy, vloga zrobimy. Jedziemy po wodę. No, po wodę źródlaną, także pokażemy Wam, gdzie my się zapetrujemy wodę, ponieważ nie kupujemy jej w sklepie, po prostu pobieramy ją ze studni, prosto ze studni. Z głębiny, po prostu no. To jest ze źródła. Także zapraszamy Was na takiego luźnego vloga. Na tą przejażdżkę pakujemy swoje baniaki, wszystkie, które mamy, plastikowe na razie, ale oczywiście mamy w planie zamianę tych plastików na szklane takie 5-litrowe baniaki, no, ale to może w przyszłym miesiącu, jak się nam uda, nie Krzysiu? Tak, w przyszłym miesiącu i to tak sukcesywnie będziemy wymieniać. No, także wiemy o tym, wiemy, żeby nie trzymać tego takiej dobrej wody w plastikach, no ale wiecie, no, życie też weryfikuje i... Znaczy, dla nas lepsza jest ta woda niż ta z kranu, więc... Niż ta z kranu, albo na przykład ta kupowana w plastikach w sklepach, tak? Bo to są zupełnie dwie inne historie, no. Także tak u nas to wygląda. Pakujemy to wszystko w torby, żeby potem łatwiej było też się zabrać już z wodą, żeby łatwiej było ją nosić. No i co? Lecimy, wyruszamy. No jednak zdecydowaliśmy się zajechać tutaj do nas na giełdę rolno-warzywną i zakupić pierwsze nasze szklane baniaki na wodę. Także takie fajne, 5-litrowe. Także teraz nasza woda będzie jeszcze bardziej zdrowsza, nie Krzysiu? Tak. Super. Także zmobilizowaliście nas, znaczy w zasadzie nagrywanie tego filmu zmobilizowało nas do tego, żeby kupić te baniaki szklane. Także fajnie. Dzięki. A teraz trochę opowieści z typu opowieści z mchu i paproci. No, jesteśmy w drodze. No, mamy jeszcze jakieś 30 km. No trochę mniej, 20 parę. No więc nie wiem czy wiecie, a my mieszkamy na północno-wschodniej części Polsce. Polski w zasadzie w mieście Białymstoku. Mieszkamy w Zielonych Płucach Polski, czyli na Podlasiu. No. Ta miejscowość, do której jedziemy po wodę, to jest właśnie jakieś 45 km od nas. Tak, ona jest w kierunku, uderzamy teraz w kierunku Białorusi i jest kilkanaście kilometrów od granicy z Białorusią i właśnie też tam między innymi w tej miejscowości stacjonowały też wojska w ostatnim czasie. Jak był problem na granicy. I była też zamknięta droga tutaj wtedy? Tak, tutaj były obowiązywały tak zwane paszporty. No. No, trzeba było mieć meldunek w tej miejscowości właśnie. Także to świeża historia, słuchajcie. Tak. No, także właśnie tam zmierzamy. I ta studnia, z której będziemy pobierać tą wodę, to jest studnia, jeżeli chcielibyście tutaj być kiedyś i sobie skorzystać z tej wody, która naprawdę jest mega dobra, to jest studnia na ulicy Granicznej. Także można sobie wpisać po prostu w wyszukiwarkę w Google'ach Krzywa Rura w Krynkach. Krzywa Rura tak zwana. No. Tam woda leci non-stop, nie jest zakręcana i jest to woda ze studni Ali Goceńskiej. Artyzyjskiej! Jakiej artyzyjskiej? No, artyzyjskiej, no jasne, że tak. Ta woda jest bardzo smaczna, myśmy zakochali się wręcz w jej smaku, bo... No, to jest źródło artyzyjskie. Tak. To jest woda ze źródła artyzyjskiego. Ile razy jeszcze to powiesz?
Ale ja mówiłem Ali Goceńskiego. No tak. No. Ale ja nie będę tego kasować. Nie, jak nie będziesz? Nie. Będziesz. Nie. No także tutaj widać, że jest jakiś śnieg. U nas w mieście nie ma kompletnie śniegu. W ogóle to jest takie miejsce w Polsce, gdzie żubry chodzą samopa, słuchajcie. Nasza koleżanka, którą tutaj mamy właśnie w tej miejscowości, jak często wraca do domu, to no może nie często, ale zdarza jej się zobaczyć normalnie na tej tutaj drodze. Często zdarza jej się. Często, tak, no. Normalnie zdarza jej się zobaczyć stada żubrów przechodzące przez drogę. A ja mam takie specjalne miejsce, ja wam później też pokażę. Dzisiaj też zobaczymy? Właśnie tak, te stada zobaczymy. No oby. Dosyć często tutaj jeździmy, a jeszcze nie mieliśmy tej przyjemności i okazji, żeby te żubry zobaczyć. Fajnie by było. Ten film dzisiaj, który nagrywamy, to tak naprawdę nagrywamy dzisiaj dwa filmy, bo ten jest vlogiem z tej wyprawy po wodę. Natomiast jeszcze też nagrywamy film odnośnie tego, co jemy w ciągu dnia, kiedy jesteśmy na Surowo do godziny popołudniowych, do godziny popołudniowej, do godziny 16. Także teraz będziemy właśnie jeść nasze śniadanie. Jest godzina 13.25. Dzisiaj troszkę później wyszło, bo też mieliśmy ranek taki trochę bardziej intensywny. Także dzisiaj złapaliście nas na śniadanie w samochodzie i będzie to nietypowe śniadanie, bo będą to grochy chlorelli. Krzysiu, chcesz? Tak. Częstuj się, powoli. I żałuj sobie. Jak zdrowo, to zdrowo. Akurat ta chlorella jest naprawdę, ma tak dobry smak, że my jej nie połykamy. My normalnie ją rozgryzamy tak, jakbyśmy jedli takie słodkie grochy. Wiecie, kiedyś były takie mleczne groszki, prawda? No one nie są mleczne, mają taki posmak pestek dyni, nie? Bardzo fajne, bardzo dobre. Także jemy chlorelle, żeby się dożywiać, a jednocześnie, żeby się oczyszczać, głównie z metali ciężkich. Z tyłu za nami jedzie straż graniczna. Widać? Nie wiem, nie widać. No ale my tutaj nie szmuglujemy niczym, absolutnie. No po prostu jedziemy samochodem. Zatrzymają nas, to wam nagramy, zobaczycie. Dokładnie. Śniadanko. To potem zęby są trochę zielone. Ale z tymi zębami to też jest fajna historia, bo bardzo mi się fajnie zregenerowało dziąsło właśnie jedząc zielonki, jedząc właśnie chlorelle, pijąc jęczmień, bo specjalnie właśnie też tak jakby rozprowadzałam ten jęczmień, kiedy go piłam, kiedy miałam problem, zapalenie dziąsła i dosłownie w półtora dnia mi przeszło. Także taka też jest moc tej zielonej. To jest parking do zostawienia samochodów. Do tego, aby tam potem do lasu sobie wejść. Jest świetna ścieżka edukacyjna, w ogóle są kamienie mocy, fajne miejsce. Także polecamy, byliśmy tam, też mnóstwo ziół opisanych. Można sobie chodzić, spacerować, zbierać. O, nie, tutaj zbierać. Właśnie są miejscówki, którędy przychodzą. Dokładnie. I to właśnie to miejsce. Za Poczopkiem tuż można spotkać żubry. No to ciekawa jestem, czy te żubry trochę trzęsie, wybaczcie, że tak trzęsie, ale ja trzymam telefon w ręku. Nie mam dzisiaj żadnego stabilizatora. Także tam są takie. O, pojechali. Pojechali. I zatrzymali nas. Ale długo za nami. No. Także to są takie miejsca, gdzie właśnie te żubry gdzieś tam przychodzą. Z tamtego lasu na drugą stronę. Tutaj często je widać. Także my jesteśmy już w tej miejscowości, w tych Krynkach. Jedziemy prosto od Biegostoku, więc gdybyście chcieli tutaj trafić, no to bierzecie na główne rondo i trzeba jechać cały czas prosto. W sensie to będzie chyba drugi zjazd w prawo, nie? Tak, drugi. Drugi zjazd. No. I taką truszką, taką ulicą na dół trzeba zjechać. Prosto do źródła. Prosto do źródła jedziemy. Możemy
Wam, no bo ktoś będzie może chciał skorzystać. My jak pierwszy raz tutaj byliśmy, no to mieliśmy problem z dojazdem. Delikatny problem, nie mówię, że jakiś wielki problem, ale tak. O, i tutaj przy tym takim domu z zielonym dachem się skręca w lewo, w boczną uliczkę. Można tutaj już parkować, bo tutaj oto to już jest wejście właśnie do tej wody, do tego źródełka. Także jak widzicie, tutaj są samochody, pewnie ktoś tam jest, a może i nie? No pewnie. A często przyjeżdżamy, to ktoś tutaj tą wodę właśnie sobie też nalewa. Także dojechaliśmy, kochani. Zabiorę jeszcze te dwa baniaczki. Krzysiu już poszedł. O, tak to wygląda. Idzie się właśnie w ten przesmyk. Tak wygląda krzywa rura w krynkach. Super woda. Bardzo nisko mineralizowana. A dlaczego my wybieramy taką wodę? Na pewno już wiecie. Dlatego, że bardziej ufamy naturze niż wielkim koncernom, tak, które sprzedają wodę butelkowaną, na przykład Coca-Cola. Często jest to woda wysoko mineralizowana, dosypywane są do niej minerały, do wody, która wcześniej została oczyszczona odwróconą osmozą, a my takiej wody nie potrzebujemy. Ona będzie pełniła inne funkcje w naszym organizmie. My pobieramy minerały, witaminy i różne enzymy z owoców i warzyw oraz z wyciskanych ich soków. Dlatego potrzebujemy mieć czystą wodę, tak? W ogóle takim najważniejszym kryterium, jakie powinna spełniać woda ogólnie, to jest jej przede wszystkim właśnie czystość. Im czystsza woda, tym skuteczniej będzie działała jako rozpuszczalnik i odwrotnie, tak? Im więcej substancji dana woda zawiera, tym niższa będzie jej zdolność do rozpuszczania. Do rozpuszczania tego, co trzeba rozpuścić w organizmie i do wydalenia tego. Już tutaj cały czas ktoś jest. Cały czas ktoś przychodzi po wodę. Przyjeżdża czy przychodzi, stąd też okoliczni mieszkańcy ją biorą. Do widzenia. Ja Wam jeszcze chcę powiedzieć kilka słów na temat ogólnie wody, tak? Na pewno wiecie o tym, że woda zachowuje pamięć. Potrafi reagować na emocje, potrafi reagować na właśnie na opakowanie, w którym jest przechowywana czy trzymana. Nawet mówi się, że taka woda, która rurami gdzieś tam płynie, zakręca mocno, jest inna w swojej strukturze niż taka woda bezpośrednio ze studni. I my, mimo że mamy jeszcze właśnie dużo tych plastikowych opakowań, że wiemy, że one nie za bardzo są w porządku do tego, żeby trzymać w nich wodę, no ale właśnie z tego powodu opisujemy w ten sposób nasze baniaki, przynajmniej te, na których jesteśmy w stanie cokolwiek napisać, tak żeby właśnie woda w nich umieszczona nabierała takiej pozytywnej energii, pozytywnej intencji, żeby miała taką pamięć. Po to ją tutaj trzymamy, żeby ona dostarczała nam miłość, spokój, dobroć. Tutaj mamy też jeszcze wdzięczność. Także te pozytywne słowa nam trochę też równoważą jakby sam fakt, że ona jest w tych plastikach. No my zatrzymaliśmy się już, wracamy z powrotem. W naszym takim miejscu, w którym też bywamy dosyć często, to ten poczopek, o którym Ania wspominała. Tak, tak. Można się tutaj też fajnie zrelaksować, nawet w niedzielę sobie pochodzić. Także również polecamy, jak będziecie tutaj w północno-wschodniej części naszego kraju. Dokładnie, a my już wracamy i wspomnimy tylko, że mamy ze sobą 84 litry wody. Ta woda powinna nam wystarczyć na około 2,5-3 tygodnie. Tak. Docelowo chcielibyśmy jeden raz w miesiącu jeździć, bo ta woda, nie wiem czy wiecie, jeżeli jest w odpowiedni sposób przechowywana, to nic się z nią nie dzieje. Jest taka sama jak zaraz po wydobyciu. Dokładnie. No. Także dzisiaj dziękujemy Wam, że byliście z nami. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy takie treści też są ok, bo tak szczerze mówiąc, tam takich vlogów to raczej nie robimy. No, czy raczej wolicie, żebyśmy się skupili na merytoryce i na jedzeniu i tak dalej. A nie ukrywam, że mamy też takie jeszcze case'y, które moglibyśmy Wam nagrać, ale to dajcie znać proszę, czy... Dokładnie, także komentujcie na dole.
Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy na tym kanale, no to zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. No i zostawcie po sobie lajka. No, także dzięki za dzisiaj. Pozdrawiamy i życzymy Wam. Uściskujemy i życzymy Wam pachnącego zdrowiem życia. Cześć! Pa!